Hej, witajcie drodzy widzowie, Argo 265, zapraszam was na spotkanie Real Madrid kontra Eibar na 14 czerwca, godzina 19.30, Real podejmuje u siebie Eibar, więc zapraszam was na to spotkanie. Dzisiaj będą wyjątkowo trzy filmy, bo ten mi już nagrałem, ale niestety YouTube zdecydował mi się go usunąć, więc nagrywam go jeszcze raz i mam nadzieję, że tym razem YouTube mi tego nie usunie. Bo naprawdę YouTube, nie wiem jakim cudem zdecydował mi się go usunąć. Ale dobra, nagram to jeszcze raz. Real Madrid kontra Eibar. Później jeszcze nagramy dwa spotkania w ramach turnieju La Ligi. Też Real Madrid, bo wiadomo, poniedziałki, wtorki, środy są spotkaniami z Real Madrid, więc ten jest taki dodatkowy mecz na dziś. Nie ma sobie, ja robię. W każdym razie Real Madrid kontra Eibar. Dzisiaj są trzy, jak już powiedziałem. No i także później nagramy sobie po południu turniejowe mecze 2 też, tak żeby dzisiaj będziecie mieli wyjątkowo trzy filmy, jeden właśnie dodatkowy i zaczynamy spotkanie Real kontra Eibar. Gdzie 17, tak, ustawienia gry, tak, Santiago Bernabeu, no jakiej mamy wiosnę, 19.30, muszę nagrać jeszcze raz, wtedy mi się udało 7-0 wygrać, no to jeszcze raz muszę to nagrać, bo oczywiście nie zapisałem sobie tego filmu gdzieśkolwiek i niestety YouTube mi go usunął, no nie, to jest już chyba naprawdę szczyt. Ciekawe za co, na pewno tam nie było żadnych praw autorskich. Ani żadnych przekleństw tam nie robiłem, no to nie wiem czemu mi YouTube go zdjął z kanału. Każda wizyta na Estadio Santiago Bernabeu to piłkarska uczta i mam nadzieję, że dzisiejszy mecz właśnie taki będzie. Dzisiejszy mecz dla Państwa komentować będą Jacek Laskowski i Dariusz Szpakowski. Dziś kolejne spotkanie La Liga Santander, którego będziemy świadkami. Real Madrid zmierzy się z Eibarem. To może być ciekawy mecz. Obie drużyny nastawione bojowo. Trenerzy wciąż przypominają, że rywal jest w zasięgu i warto go przycisnąć już od pierwszych minut. Zobaczymy, jak to będzie w praktyce, ale zapowiada się sporo walki. Się trochę rozjaśnię, żeby... Real dzisiaj w następującym składzie. Wraz nie. Oglądać będziemy Ci Bokurtu. Jest miarę jasno, to będziecie widzieć, więc to... ...wystąpi razem z Marcelo. Toni Kroos oraz Casemiro zagrają w środku pola, a z przodu w ataku wystąpi Karim Benzema. Dzisiaj w następującym składzie. Trener zdecydował się na często spotykane we współczesnym futbolu ustawienie 4-7, a właściwie jego ofensywny bajer. Tak, samotny napastnik ustawia się plecami do obrony, przytrzymuje piłkę i uruchamia biegających pomocników. Bardzo skuteczny sposób gry, ale wymaga dobrego wyszkolenia taktycznego. Idzie do przodu. Fak. Dobra, inaczej usadzę. Próba przerwowania obrońców udana, bardzo dobrze pomyślane. No nie, no dobra, nie. Szkoda, za szybko chciał ruszyć do tego podania, spalony. Chciałem Mendiego wstawić, ale nie udało mi się. Świetne, prostopadłe zagranie Toniego Krosa.
musi być gol! Ale wspaniale! Real Madryt rozpocznie grę z rzutu rożnego. Koniec ataku, trzeba zaczynać od nowa. Zostawił za sobą trochę boiska. Dobre, ofensywne wyjście. Courtois na posterunku, piłka dalej w grze. Toni Kroos atakowany przez rywali. Karim Benzema. Real Madryt oddaje piłkę. Benzema. Aj! Niedobre dośrodkowanie. W takich akcjach bramkarz panuje nad sytuacją. Ruszyli teraz groźnie do kontry. Vinicius Junior. To musi być bramka. Fantastycznie to rozegrali. Zabójczy atak z kontry. Obrona kompletnie nie była gotowa na tak błyskawiczną odpowiedź. Na powtórce widać, że bramkarz nie miał tu większych szans. Z takiej odległości ciężko spudłować. Bramka bardziej na konto obrony, która nie powinna była dopuścić do takiej sytuacji. Trener zdenerwowany obrotem sytuacji dokonuje zza linii bocznej korekt w ustawieniu zespołu. Jest 1-0, ale... Okej, liczny prognostyk tego spotkania Realu Madryt z Eibarem. Nie wiem, jaki będzie skład. Niestety zapomniałem zmienić sobie. Dobrze to odczytał. W porę zareagował i mają piłkę. Karim Benzema. Blisko pole karne. Dobry atak na piłkę. Bardzo dobra piłka górą nad obroną. Celnie, no i może być niebezpiecznie. Piłka na skrzydle. Czy będzie dośrodkowywał? Inui! Broni Courtois, ale piłka wciąż w grze. Oglana. Będzie chyba podawał. Orejana. Zobaczmy, co zrobi. Piłka posłana stanowczo za wysoko nad poprzeczką. Baran. Real traci teraz piłkę. Kike Garcia. Pedro Leon. To może być wyrównanie. I broni Courtois. Jak Courtois będzie bronił jak tutaj, to będzie pewno zwycięstwo, więc oby obronić. Kroos. Casemiro. Dobrze wypatrzył lukę za obrońcami. Fak, jeszcze to mogłem dobić, tylko oczywiście obrońca musiał się wtrącić. Garcia, świetne wejście, wybornie przewidział zagranie przeciwnika i przejął piłkę. Dobra. Mogą teraz skarcić rywali. Dobre to prostopadłe podanie. Karim Benzema! I mamy ładną bramkę po kontrze. Podręcznikowe rozegranie, wykorzystali lukę w obronie i nie dali rywalom czasu na poukładanie formacji. Mocne uderzenie z bliska, tak się strzela bramkę. Obrońca zupełnie zaskoczony, nie miał możliwości skutecznie zareagować. No, 2-0, to już bezpieczny wynik. Nie mam nic przeciwko, żeby się tak zrobiło wtedy. Udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Teraz prostopadłe zagranie Modricia. Doszedł do tego prostopadłego podania. Może teraz jest okazja.
Skuteczna obrona bramkarza. Piłka nadal w grze. Nie będzie strzału. Rywale oddalili zagrożenie od bramki. Gareth Bale. Pokażmy, że... Ze mną się nie zadziera, panie. Odczytał zamiary przeciwnika. Wymanewrował obrońców, no i teraz? No, słabo wyszło to ratowanie sytuacji. Nadal jest niebezpiecznie pod bramką. Edu Exposito. Robi się niebezpiecznie. Ma miejsce, aby wrzucić w pole karne. Pedro Leon! Bardzo źle podszedł pod piłkę, źle ułożył głowę, bo do bramki zabrakło dość sporo. Od razu było widać, że nie złożył się poprawnie do tego strzału. Real Madrid oddaje piłkę. Kike Garcia. Takashi Inui. Obrońca blokuje dośrodkowanie. Znakomicie teraz rozczytał zamiary przeciwnika i inteligentnie przechwycił piłkę. Aj. Real traci teraz piłkę. Za mocny. Inui. Inui. O, minimalnie na spalony, no ale spalony. Anna i Japończyku. Tak niewiele brakowało. Przypomina mi się Filippo Inzaghi, piłkarz, który zawsze grał na granicy spalonych. Carvajal. Luka Modric. Strata, drużyna przeciwna przejmuje piłkę. Pedro Leon. No, piłka oddana w zasadzie bez walki. Będzie okazja do kontrataku. Vinicius Junior. Jest szansa na groźną akcję. Jest bramka po szybkim kontrataku. Sprawnie to rozegrali. Zaryzykuje stwierdzenie, że właśnie w ten sposób ćwiczyli na treninga. Sprytnie, zwykł obrońcy po prostu nie mógł zmarnować takiej sytuacji. Świetna indywidualna akcja i doskonałe wykończenie. Bramkarz bez szans. Trener zadowolony, że jego drużyna kontroluje przebieg meczu. Te dwa zespoły dzieli przepaść, jeśli chodzi o poziom gry. Tak powinno być w rzeczywistości, ale a, czy tak będzie? To się okaże. Czekamy na dośrodkowanie. Sergio Ramos, kapitalna interwencja. Się okaże, żeby tak w rzeczywistości było, to byśmy się bardzo cieszyli jako kibice Realu Madryt. My kibice Realu Madryt byśmy się cieszyli, jakby tak w rzeczywistości, nie? Ale... Rozpoczynają kontratak. Co to tak pusto? Wciąż przy piłce Toni Kroos. Wyszli dobrze z kontrą, ale zabrakło koncentracji. Sporo miejsca na skrzydle. Precyzyjnie zagrana piłka, obrona przelobowana i zaskoczona. No trochę miejsca na strzał. No mało zabrakło, a piłka uderzyła w słupek i wraca do gry. Bardzo ważna interwencja obrony. To jak co? To mogło nie wpaść? Piłka odbiła się od bramki jak zaczarowana. Wielka szkoda. Sytuacja wciąż groźna. Ma teraz trochę miejsca. Ależ mieli teraz szansę. Zabrakło chyba trochę wyrachowania. I rzut rożny dla Realu Madryt. Niestety strata piłki. Nie ma zagrożenia. Bramka aż nie miał. Ale to leciało w bramkę. To by wyszło, że... Gareth Bale. Ładnie ruszył Bale. A udało mu się odebrać piłkę. Dobrze teraz odczytał intencję. Przejął piłkę. Arbiter podyktował rzut wolny.
Benzema, Bigas, Papa Diop. Dobra, koniec ten mecz. W połowę. Ciekawe, jak to rozwiąże. Jest przy piłce i może dośrodkowywać. Sergio Ramos na posterunku. Świetna interwencja. 0. Takim rezultatem kończy się... Tak, myślę, że Benzemę zmienimy. Rodrigo też na skrzydło wyjedziesz. Jovic, Isco na... Jak Valverde. Vinicius zostawimy. Kogo biegłem? Młody Vinicius. Valverde za Madrid. Już, dobra, koniec. Pierwsza połowa tego meczu. Że druga połowa, która właśnie się rozpoczęła, nie będzie tak jednostronna jak pierwsza. Papa Diop. Tajny. Będzie rzucał tu dla Realu Madryt. Gdzieś się zapędził, Inui. Real Madryt oddaje piłkę. Idzie do przodu. Szansa na dośrodkowanie. Po dośrodkowaniu piłka zostaje wybita. Od początku spotkania uważnie gra, teraz też celnie zagrał. Zobaczymy, co teraz zrobi. José Angel. Zawodnicy szanują piłkę, nie kwapią. Uwaga, moment strzał! Ależ interwencja Courtois! Nie ma gola! Koledzy z drużyny muszą mu za to podziękować! Do grania piłki jest rzut rożnego. No, słabo wyszło to ratowanie sytuacji. Nadal jest niebezpiecznie pod bramką. Powinien dośrodkować. Świetnie teraz na wolne pole. Marcelo oddala zagrożenie. Wspaniała okazja! Oddalają grę od strefy obronnej. Rozrzucenie do boku. Ach, imponuje dzisiaj tymi podaniami. Jovic. Ładnie się przedarł, co z tego wyniknie. No, groźnie, pachnie bramką. Gol dla Realu Madryt. Przeciwnicy ich chyba już raczej nie dogonią. Są teraz w tak dobrej dyspozycji, że ten mecz już raczej wygrają. No i popatrzmy na ujęcie z innej kamery na tę bramkę. Fatalnie idzie im ten mecz. Widać, że trener nie zostawi na nich w szatni suchej nitki. Oglądamy bramki. Szkoda tylko, że strzela je jeden zespół. Olana. Ech, nie poszło to tak, jakby sobie życzył. Strata piłki. No, z tego miejsca można strzelać. No, ale takimi podaniami to się akcji nie zbuduje. Dmitrowicz. Bigas. Inui. Takashi Inui. Jest miejsce, żeby dośrodkować. Broni Courtois, ale piłka wciąż w grze.
sobą trochę boiska. Szansa na oddanie strzału. Wspaniała interwencja. Zmiana w drużynie Ibaru. Przed nami końcowe 30 minut. Inui. Papadiop. Ike. Jose Angel. No, piłka oddana w zasadzie bez walki. Zapraszam na moment. Wybaczcie, musiałem wyjść na chwilę. Dobra. Dobra, czekajcie. Okej, podłączony, dobra. Znajomy. Wybaczcie, kurierzy po prostu nie mają, wiecie, to jest z kurierami, nie? Znakomicie to przechwycił na połowie przeciwnika. Ach, szkoda tej okazji. Zawodnik Ibaru schodzi z boiska. Zbliża się do pola karnego. Decyduje się na strzał. Dobra interwencja bramkarza. To był mocny, trudny strzał i gdyby to wpuścił, nikt nie miałby do niego pretensji. Tak, pokazał, że partnerzy z zespołu mogą na niego liczyć. Papadiop. Inui. A teraz dobre podanie górą. Ma sporo możliwości. Rzuca na środek.
To było ładne dośrodkowanie, ale niestety niecelne. Edu Exposito. Odgrywa do partnera. Inui. Ma miejsce, by dośrodkować. Przejęte dośrodkowanie, ale wciąż jeszcze walczą o piłkę. Nikt teraz nie przeszkadza. Centra w pole karne, przepychanki. Ma trochę miejsca na strzał. Piłka w rękach bramkarza. Jeszcze 20 minut tego meczu przed nami. Ależ przeczytał to jak profesor. Edu Exposito, Orlana. Dobrze się pokazał. Za słaby ten strzał. Łatwo wyłapał teraz to bramkarz. Była świetna szansa. Z takiej odległości trzeba wykorzystywać swoje sytuacje. Nie wykorzystano. Okazje się mszczą. Ty. Wszystko pole karne. Ma tam czas i miejsce, by dośrodkować ze skrzydła. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Obrońca wyjaśnia sytuację. Chwila oddechu. Jović. No, udało się wymanewrować obrońców. Popatrzmy. Fantastyczna interwencja. Absolutnie. Klasa światowa. Jak on to wyjął? Przecież ten strzał wydawał się nie do obrony. Czapki z głów przed bramkarzem. Wykonał pierwszorzędną robotę. Świetnie odebrana przeciwnikowi piłka. Niezła okazja do kontry. Pablo de Blasis. No, może coś z tego będzie. Może stąd strzelać. Aj. I mamy ładną bramkę po kontrze. Nie, tam, oj tam. Wygląda to na bramkę pocieszenia, ale Messi jeszcze się znalazł się na czystej pozycji. No, był sam na sam, miał doskonałą okazję, ale to wszystko przepadło. Zdecydowanie zabrakło zimnej krwi, tu trzeba było do końca mieć na celowniku bramkę. Przesuwa się w stronę bramki. Ma teraz trochę miejsca. Gol! To jest właśnie to! Jak powiedziałem, niewykorzystane okazje się czczą. Tak, żeby było, to będzie dobrze. Nie udało mi się obronić tej jednej. Nie udało mi się tej jednej obronić, ale zawsze strzelić. Strzeliłem 5. Obroniłem, więc nie miejcie pretensji. Macie przynajmniej. Wznowienie od środka, tu już chyba nic się nie wydarzy. Bezdyskusyjne prowadzenie. Gonzalo Escalante. Emocje do końca. Rozpoczynają kontratak. Ale świetna szansa teraz. Dobrze się zachował bramkarz, ale piłka... Szkoda, że nie było tam do dobitki, bo to już wyciągnąłbyś z siatki, panie. Wyciągnąłbyś z siatki. Do końcowego gwizdka jeszcze trochę zostało, ale chyba możemy ich już pochwalić za ten mecz. Chyba wszyscy jesteśmy pod wrażeniem gry królewskiej w dzisiejszym spotkaniu. Finezja, bolo, pewność siebie, konsekwencja, skuteczność. Czy można chcieć czegoś więcej? Takie oblicze Realu Madryt chcemy oglądać zawsze. Piłka z rzutu rożnego leci w pole karne. Podniesiona chorągiewka, spalony. Sergio Ramos. Federico Valverde. Jović.
to dzisiaj jego dzień. Znowu jest. Dobra, tam już nie ma co strzelać. Albo spróbujmy jeszcze. Ciekawe, jak to rozwiąże. I przeskakuje nad nogami rywala. Jest piłką. Może uderzać na bramkę. Tak, to jest bramka, proszę państwa. Niesamowite emocje na trybunach. Są dzisiaj dla rywali bezlitości. Lada chwilę arbiter zagwizdzie po raz ostatni. Oni tu strzelają. Jeszcze jedna bramka. Kiedy skończy się ta kanonada? No niestety dla kibiców, ale też na szczęście dla przegrywających. Już za chwilę kończy się doliczony czas gry i ten nierówny pojedynek.